A czy pamiętasz taki moment, w którym ci przyszło do głowy właśnie to, właśnie walki, że będziesz bokserem? Nie wiem, być może dobrze się biłeś na podwórku, czy był jakiś taki moment, że właśnie to? Nie, to było zupełnie inaczej, to było zupełnie odwrotnie, to nie tak, ja nigdy nie chciałem się bić. What? Będąc dzieckiem, moim największym marzeniem było zostanie piłkarzem. Kreowano mnie tak na piłkarza, wysyłano mnie do różnych szkołek. Ja, nie wiem, 10 lat temu, jeżeli ktoś by mi powiedział, że ja zostanę zawodowym mistrzem Europy, zdobywcą Puchary Pucharu Świata, pięciokrotnym mistrzem Polski i tak dalej, będą mnie wiedzieli, to ja mu kogoś tutaj. Jakie to jest uczucie wiedzieć, że jesteś mistrzem? Fajnie. A pamiętasz dokładnie ten moment, że stoisz, wręczają ci ta świadomość, jestem naj ze wszystkich. Nigdy jestem też pięciokrotnym mistrzem Polski i tak dalej, mam wiele tytułów, ale nigdy jakoś tak po samej walce, jak mi wręczają tytuł, czy tam zakładają pas, nie mam jakiegoś takiego ogromnego uczucia. Po prostu jest koniec walki, wygrałem, jakby jest spadek tej całej adrenaliny, stres. Dopiero zaczyna tak naprawdę do mnie to dochodzić, że nie wiem, po dwóch, trzech, czterech, po tygodniu ludzie zaczynają gratulować. Cześć mistrzu. Ktoś mówi do mnie, cześć mistrzu. Ja, to od razu rosnę, po prostu. To teraz mam takie pytanie. O twoją walkę, jaką stoczyłeś w życiu, każdy z nas toczy różne walki, o taką walkę, która odbyła się poza ringiem, którą wygrałeś i z której jesteś najbardziej dumny. Wow, ale zadałeś takie, wiesz, bardzo filozoficzne pytanie, znaczy, kurczę, nie wiem, jak, ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Moja najtrudniejsza walka, to jakby cały czas coś się dzieje, bo to jest tak naprawdę moje życie. Często to są takie jakieś emocje we mnie. Tak, to jest walka w ringu, walka poza ringiem, walka w życiu, to są jakby walka tak naprawdę z samym sobą, walka z własnymi emocjami, ze swoimi słabościami. Właśnie emocje powiedziałeś i tak gdzieś przeczytałam czy wypatrzyłam, że fajnie jest tak się wyćwiczyć, wymęczyć na treningu i te walki są fajne, bo i robisz to po to i dopóki daje ci to emocje, tak? To jest czynnik taki dosyć ważny. A chciałam się zapytać, co poza ringiem, poza tą adrenaliną w walkach daje ci w życiu takim normalnym te emocje? Czy jest coś takiego, co daje podobne emocje? Dużo rzeczy. Pozytywne emocje dają mi na przykład to, co robię poza ringiem, czyli jakby moja praca, która też jest związana ze sportami walki, ponieważ jestem trenerem. Bardzo pozytywne emocje wywołuje we mnie, kiedy widzę na przykład rozwój swoich adeptów, kiedy widzę to, że jakby mam bardzo dobry wpływ na ludzi ze swojego otoczenia, na przykład jutro mam taką sytuację, gdzie mam taką swoją córkę chrzestną, która pod moim wpływem zaczęła trenować sporty walki, ma 10 lat, a co już co dwa tygodnie jeździ na zawody taekwondo, to Karolina, serdecznie pozdrawiam Karolinę. Druga rzecz na przykład jest, takiego mam swojego adepta, to jest mój jakby pierwszy klient, z którym niedawno rozmawiałem. I on mówi, w sobotę mam 10. urodziny swojego syna. I zaczynam ją rozmawiać, 10 lat już, sporo, bo wiesz dlaczego? Bo właśnie jak on się urodził, to ja zacząłem do ciebie chodzić na treningi. To fajne to jest. Bo fajne to jest, kiedy na przykład widzę, że ludzie, którzy dzięki moim treningom gubią 17 kg, bo też miałem takie osoby, które tracą po prostu wagę, lecz lepiej wyglądają, lepiej się czują, zbierają więcej pewności z siebie, są bardziej odważne, otwarte i tak dalej. To moja praca, moją pasją. I też jest pasja, życie. Wszystko to jestem ja. Taki cytat znalazłam u ciebie chyba na Facebooku. On jest dosyć znany, ale przeczytam ci go teraz. Nie trzeba być wielkim, żeby zacząć, ale trzeba zacząć, żeby być wielkim. Bycie wielkim, co to dla ciebie oznacza? I czy mógłbyś podać przykład jakiegoś wielkiego człowieka w twoim zrozumieniu tego słowa? Bycie wielkim, to nie wiem, tak naprawdę to dla mnie bycie wielkim to nie jest może tak, to inaczej, to jest ktoś, kto osiągnął sukces w tym, co chciał osiągnąć sukces. Jeżeli ktoś chciał tworzyć ogromne przedsiębiorstwo, firmę, zarobić dużo pieniędzy, rozwijać to, to jest człowiekiem wielkim, bo osiągnął to, co chciał. Nie, może być jakaś
kobieta, która zawsze chciała być mamą, chciała urodzić dzieci, chciała mieć jakąś tam dobrą, fajną rodzinę i tak dalej, no osiągnęła to, co chciała, tak? No to też jest kimś wielkim, osiągnęła sukces, jest kobietą sukcesu. Mówiłeś o tym, jaką radość sprawiają ci uczniowie, ludzie, których motywujesz, a ja chciałam się zapytać, jaką rolę w twoim życiu odegrał człowiek, który ma na nazwisko Rola? No cóż, no, co mogę powiedzieć? To jest mój trener. To jest mój trener, któremu tak naprawdę bardzo dużo zawdzięczam, ponieważ no, to jesteśmy razem już no, od początku. To mój trener Łukasz tak naprawdę uwierzył we mnie i to dzięki niemu to jestem kickbokserem. No dobra. Dobra, to idziemy pierwszy z brzegu. O odłożenie i o przeczytanie. Dobra, okej. Gdybyś stanął kiedyś przed Bogiem, to co byś mu powiedział? Ale jak już bym umarł, czy jeszcze jakbym żył? Przed Bogiem, no to na pewno w jakiś sposób chciałbym wyrazić swoją wdzięczność. Nie wiem, bo nawet nie wiem, czy jestem wierzący, tak naprawdę, bo nie jestem jakby jakąś osobą religijną. Wierzę w jakąś swoją wyższą siłę. Za co ta wdzięczność? No za wszystko, za wszystkie dobre rzeczy, jakie mnie spotkały w życiu. No. Spotykają. Teraz, w jakiś sposób trzeba wdzięczność wyrażać za to, co się już ma, nie? Bo żeby być szczęśliwym, to trzeba być wdzięcznym po prostu. Tak uważam. To mamy 7-rundowy pojedynek, tak? Dobra, okej. Okay. Drugie pytanie, a co z brzegu, bo i tak wszystkie muszę, tak? Twoje najpiękniejsze wspomnienie z dzieciństwa. Mam najpiękniejsze wspomnienie z dzieciństwa? Kurczę. Ojej. No było ich trochę na pewno, ale... O, wiem, moje wspomnienie z dzieciństwa. Pamiętam wtedy, kiedy byłem tam, był taki turniej piłki halowej. Tam, nie wiem, chyba był w 6 klasie szkoły podstawowej. Tam było chyba 20 drużyn piłkarskich. Tam było, nie wiem, to w sumie piłkarzy, żeby takich małych młodzików było ze 300, 400, coś takiego. A mnie wybrali najlepszym piłkarzem. O mój Boże! No, to wtedy była taka duma. Niesamowita. Jeszcze najlepsze było tym, że nie byłem jakby napastnikiem, który strzelał bramki, tylko jakbym byłem wtedy ostatnim obrońcą i strzelił ani jednej. Zostałem najlepszym piłkarzem, nie wiem dlaczego. W ogóle to było niesamowite. Czyli wnioskuję, że dla ciebie jednak dosyć ważne jest być najlepszym. Nie, no jasne. Oczywiście. No dobra, no to co, wyczerpałem, tak? Tak. Ale co, spodobali się. Spodobali się, dobra, lecimy dalej. Czy silni mężczyźni wolą słabe kobiety? Jakie cechy szukasz w kobiecie, a jakie nigdy nie zaakceptujesz? O kurczę. Znaczy słabe kobiety, no co to znaczy słabe kobiety? Jeżeli są delikatne, no to wcale nie znaczy, że są słabe. Uważam, że facet powinien być jednak facetem. Powinien być to silną jednostką, która jakby jeżeli chodzi na przykład, nie wiem, jest rodzina, tak? Która jest głową rodziny. Kobieta, ale to wcale nie, to nie znaczy, że kobieta jest słaba, no tylko kobieta jest kobietą. Po prostu no jest jakiś tam podział, no bo jeżeli kobieta jakby robi karierę, jakby... Jest taki teraz modny feminizm i to ogólnie to mi się nie podoba. Ja na przykład, jeżeli chodzi o kobietę, no chcę, żeby kobieta po prostu była kobietą. Jest osobą, która się opiekuje, która się czuje jakby przy mnie bezpieczna, tak? Która jest jakby no, trochę wpatrzona we mnie. No to mi się po prostu podoba. Ja chcę czegoś takiego. Jaka jest twoja główna cecha charakteru? Kurczę. Jestem bardzo, tak mi się wydaje, jestem bardzo taki empatyczny. Nie wiem, czy to mogę nazwać cechą charakteru, ale bardzo łatwo się wczuwam w drugiego człowieka. Jestem empatyczny, po prostu. Lecimy dalej, jeszcze 3, ale mi się spodobała, fajne to jest. Podaj przepis na szczęście od Pawła Gierzyńskiego. Znaczy nie, no to już chyba rozmawialiśmy o tym, że szczęście to jest przede wszystkim moim zdaniem wdzięczność. Bo ważne są marzenia, ważne są cele, ważne są jakby realizacja, tak? Ale jeżeli osiągniemy już jakiś tam, osiągniemy jakiś cel, no to jakby należy się z tego, co się osiągnęło, już cieszyć. Radość z tego, co się już ma. Czasami widzimy to, ludzie, widzę to, obserwuję, znam dużo osób.
że osoby dużo mają, bardzo dużo mają, natomiast no, nie widać w nich radości. Kurczę, fajnie, fajnie. Nigdy to nie, jeszcze powiem. Nie, no to nigdy nie miałem takiego wywiadu. To takie miałem zawsze konkretnie coś, to takie motywujesz innych ludzi, a co motywuje ciebie w chwili, gdy wszystko inne zawodzi? Może to się odnieść do pytania właśnie wcześniejszego, że zaczynam zastanawiać się, myśleć, co już mam, co już osiągnąłem. Takie, to jest takie proste, no. I ostatnie. Gdyby spotkał siebie 18-letniego, co byś sobie powiedział? Wiesz, gdyby ten Paweł 18-letni miał mądrość i tak jakby doświadczenie Pawła, który właśnie teraz siedzi przed tobą, to myślę, że tamten Paweł nie byłby tym samym Pawłem. A co bym mu powiedział? No nie wiem. Miej odwagę po prostu chyba. Miej odwagę do realizacji marzeń, celów i tak dalej. Gdybyś był drzwiami, dokąd byś prowadził? Do nieba. A gdybyś był zwierzęciem, to jakim? Tygrysem. Ulubiony kolor? Czerwony. Zawód, którego nigdy nie mógłbyś wykonywać? Jeżeli miałbym siedzieć przy biurku, przy komputerze, bycie informatykiem na przykład. Wyizolowaną pracę, gdzie nie miałbym kontaktu z ludźmi, to było ciężkie dla mnie. Gdybym miał tylko BR i sprawdzać, miał system zero-jedynkowy. A czy masz jakiegoś takiego mistrza, bohatera, nie wiem, filmu, książki? Kogoś, kto ci imponuje? Guru może jakiś twój, nie wiem. Ktokolwiek, żyjący, nieżyjący. Mężczyzna, który jest dla ciebie wzorem do naśladowania, o ile taki istnieje. Kurczę, a wiesz co? Mam! A to nawet mogę historię. Święto, wszystkie, no w tą sobotę. Znaczy w środę. Święto zmarłych. Mam mój tato, nie? Ma no już 80 lat, bardzo mnie późno urodził. To jest dosyć, no takim już podeszłym wieku, nie? No stoimy sobie przy grobach. My na grobach rodziców mojej mamy. No i tak mój tato patrzy się, ile dziadek miał lat, jak umarł? Ja się patrzę, 83. Ja mówię do swojego taty, to ty musisz co najmniej setki dożyć. A mój tato, przynajmniej. co tu więcej mówić? Dziękuję ci bardzo. Jeszcze raz serdecznie. Dziękuję. Było miło cię poznać i cieszę się niezmiernie, że teraz będzie mogło cię poznać więcej osób. Nie tylko od strony walecznego mężczyzny, tak? Tak, ale od takiej innej, tak? Fajnej, no, strony. Fajnie, tak. Fajnie. Dziękuję ci bardzo. Cieszę się, bardzo dziękuję. Teraz się prosimy o siebie.